co? Jak ty wyglądasz? Co jest? Stary, jak ty wyglądasz? Ty jak? Sidem. Jak ja co jest? Oczy rozjechane. Oczy rozbiegane. Czy ty to widzisz, stary? Spójrz na to. To chyba mlecyk ostatni w sezonie. Ja go zawijam do kiermany. Dawaj go, jak się nazywa? Już sprawdzam. Normalnie mlecyk. Stary, uważaj, bo jest to sorożec. Gdzie? On idzie po swoje. To jest ten, któremu buchnąłem mlecyk. Dawaj go od razu na dziąsło. Chodź tu. Dawaj rączką. Chcesz się bić? No to chodź. Z wiewiórem i z Sidem zezowatym nie zadzieraj. Wow, wow, wow. Bije po trzączka. Bije po trzy orzeszki. Szarku, bije dojazd, po dojazd, orzeszkach. Dawaj dojazd go. Wow, wow. Nie no, padniesz? Czy padnę, czy nie padnę? No ja padłeś. Jednak nie ma co zadzierać z nosorożcem bez niczego. Dobra, bo to się źle kończy. Niedźwiedź polarny tak zwany, ciekawostka. To był nosorożec poralny. Poranny nosorożec. Będę tak. Seplenił cały odcinek, tak jak na Sida przystało. Widzowie, jeżeli podoba wam się tryb, łapka w górę koniecznie. Każdy, kto kocha wiewiórez i chciałby ją pogłaskać, pokaż się. I chciałby jej dać orzeszka albo w orzeszka. Nie. Tak. O kurczę. Dobra, budujemy jakiś crafting. Cyk. Jest pierwszy crafting, już jest, stary, stoi. Jest? Ty, jaki prymitywny, zoba. Tu jest siekierka, tu są jakieś rogi, tu można w kółko i krzyżyk zagrać. Dobra, ale damy. Bajera. Ja daję środek krzyżyk. Jakie patyczki kozackie. Co ja zrobiłem? Nie to, co trzeba. Pyk, pyk. Robię pierwszy kilof, drewniany kilof. Też mam. Uwaga, kamień. On wygląda, stary, jak siekierka. No trochę bym pokopał drewna, nie ukrywam. Dobra, cyk, cyk. Zróbmy sobie podstawowe itemki. Kamienne. Bo to epoka lodowcowa, powinny być lodowe. Mieczyk też robimy, a zróbmy sobie. Jest i mieczyk, jest jedzonko. Jest dobrze. Ty! Torbacz! Zobacz! Jest. Skrzynkę zgubiłeś już za szkołą. Łóżeszek, co jest? Książka i pióro. Uwaga. O, witajcie w epoce lodowcowej! Wykonajcie kilka zadań, aby uratować świat przed wiecznym mrozem. Sid, odszukaj żonę. To jest misja dla mnie. Odszukajcie przyjaciół, Mańka i Diego. Znajdźcie zaginiony statek. Znajdźcie wielki meteoryt. To jest statek i meteoryt, to chyba druga i trzecia część. Coś takiego, nie? Coś takiego, no. Pokonajcie potwora kredowego i odszukajcie wioskę ludzi. O, stary, misje są niezłe. Dobra, no to lecimy. Ahoj, przygodo! Co my tutaj mamy? Rozejrzyjmy się. Wow, ty. Tu jest jakiś wąwóz. Tu jest jakiś popękany lód. Dobrze to wygląda, tam jakiś most lodowy. Okej. Robi wrażenie, nie ma co mówić. Zarąbista mapka. I jest z przodu pierwszy jakiś mobek. Ciekawe. Co to lisek? Czy to nie wiewiórka? Chodź tu. Wiewiórka. To moja żona. Chodź, dawaj orzeszki. Nie ma. To moja żona była, gościu. Ale to ja mam poznać żonę, nie ty. Jest! Wioska ludzi na bombę! Są ludzie. Myślałem, że się zabije. Dawaj, torbacz. Pierwsi ludzie, patrz. Tak. Dzień dobry, pierwotni. Szanowanko. Dzień dobry. Można z nimi pogadać? Siemano, gościu. Villagerowie, widzowie, prymitywni. Jest i wioseczka! Lecimy na szaber. Dla mnie coś zostawić, proszę, halo. Dobra. Ej, halo. Trendy się wchodzi tego iglo. Jest tor. Dobra. Jest orzeszek i są pieczone łososie, strzały, pióra. Wow. Dobra, jest dużo gadżetów. Jest kurczaczek. Co to jest? Bewsztyk. Ale jest itemsów. Dobra, chlebek tu damy też. Fuj, burak, ale on brzydko wygląda. Ej, zrobiło się bardzo ciemno, nie? Ale mamy łóżka, więc to nie problem. Chyba od razu się prześpimy, co? Co znalazłeś? Orzeszek znalazłem. O stary, ja tutaj mam niezły dropik. Co to jest? Skóra. I to wszystko, ja do łóżka. No to ja też do łóżka, do innego. The next day. No i dobra, lecimy dalej. Pierwsza misja za nami. Ej, co się stanie, jak zaatakujemy prymitywnych ludzi? No ja tego nie sprawdzam. Ej, stary. To jest golem! Nic nie robi. To jest golem! Tak! Czyli z tego będą sztabki żelaza. Tak, dawaj ich. O, tak! On jest mój. Tak, 5 sztabek. Ej, oni nas nie biją, więc zarąbiście. Będziemy mieli już kilofy i mieczyki, bo siekierki no niepotrzebne, nie? Dobra. A moje 10! Ładnie żeś skroił, ładnie. Szybka rączka. Stary, Mańka widzę! Maniek? Stary, goni mnie Dodo, który wybucha. Dodo, creeper. Patrz, on wybucha, uważaj. Daj. Tak, on ma granata w gębie. Patrz.
Uwaga! Co jest? Dobra, leży. Jest! Dodo Creeper! Nie mam pytań! Stary, tu Mańka widziałem, przysięgam. To idziemy go odszukać, Mietek. Jest! Jest! Jest, Maniuś! W końcu! Dzień dobry! To jest Maniuś? Jest, czy... Jesteś ty! Stary, ej, po pierwsze, ja nie jestem taki gruby. Jesteś. Słuchaj, mi się wydaje, że po prostu kamera pogrubia, zobacz. Widzowie. Masz to okrągłości. Jeżeli uważacie, że jestem gruby i zjadłem za dużo mleczyków, to łapka w górę. No. Postaram się troszeczkę potrenować. Jest skrzynia! Buteleczki, kokonauty, po co mnie to? Trzeba to zmazać, bo to nie może tak być. Dobra, chlebek. To jest w ogóle jakiś przejść. O nie, to jest Maniek czy Mańkowa? To jest Maniek, stary, spójrz na jego oczy. Maniek, pokaż się, to ty, Maniuś? Tak, to jest on, ale ciekawe, czy Maniek jest agresywny. Jest! Maniek! Uciekaj, Maniek, chodź do mną, chodź do mną! Żartowałem! Chodź do mną! Do tyłu, do tyłu, do tyłu! Maniek! Tutaj, tu, 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 tu! Do jaskini, dawaj do jaskini! Masz jaskinię jakąś? No. Wow, 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 wow! Co to jest? Nie wiem. Ale to jest skrzynia! Big jumpa można robić! Stary, złoty hełm, żelazny miecz! Jest łuk, jest łuk. Złote nogawice! Widziałeś kiedyś leniwca w nogawicach? Ja pierdziu, zobacz jak ja wyglądam, stary. A patrz to! Na dupie! Złote majty! Jaką ty masz minę, nie mam pytań! A weź ty załóż! Daj! Na moje oczy, to będzie coś pięknego. Nie masz głowy, nie masz Nie mam głowy, nie? To prawda, dobra, ej. Ale śmieszne. Słuchaj, słuchaj, Mietek, Mietek, poczekaj. Wow! Masz craftinga? Mam. To zróbmy te żelazne miecze w końcu, bo ja nie mam. Już ci daję, chcesz tutaj jakieś patyczki, to ci rzucę. Tak, kilka bym potrzebował. Trzymaj. Zrobię sobie na początku kilo, bo mieczek to jeszcze mam. Masz jeszcze sztabki żelaza? Mam dwie. Jedną daj. Bo jeszcze na pierśnik zrobiłem. Wow, to nieźle. No, taki ze mnie wariat. A, żelazne. Lecimy. Woohoo! Tak można podróżować! Jak ja latam! Dobra, pytanie jest takie, czy walimy Mańka na dziurę? Zobaczymy, czy z niego wpadnie, co? Odnaleźliśmy nie, go, przyjacielu! Ale... Siema, Maniuś, dawno się nie widzieliśmy, tak? Chodź. Mi też, ale nikt tego nie widział, chodź. Dobra, dawaj na górkę. Pyk, pyk. Kurde, te złote gacie mnie jakoś, nie wiem, przyciągają bardziej do ziemi, czy coś? Na pewno. Dobra, teraz musimy odnaleźć Diego. Mańka już znaleźliśmy. Maniek nic dla nas nie miał. Znaczy ja z bajki kojarzę, że Diego będzie na takim pełnym lodzie. Aha. Wszystko będzie dookoła lodem takie oblodzone, no tak kojarzę. Stary, jest kolejne znalezisko. Wow, co jest? Z przodu tam? Tak, to jest ten statek. To jest ten statek, nie wiem, z pierwszego, nie, z drugiego lub z trzeciego sezonu. Widzowie, dajcie znać w komentarzu, którego to było sezonu, bo ja też nie pamiętam dokładnie. Wtedy cały świat, stary, zalało. Tak, tak, i oni fajnie na tej łódce płynęli. Tak, to właśnie to taki kajak, o, no. Jak Arka Noego to była, gościu. O, kurde, dobra, jak tam wejść? Zobacz, jakieś gejzery czy coś. Mhm. Dobra, ale pomału, ja mam trzy żołądki. Ja też na razie nie skaczę, mam za mało żołądka. Dobra, do wody. Za mało żołądka, hop, do wody, cyk, wow, stary. Tu nie wejść do ognia, proszę. Tu można wpaść, no, tu można wpaść i mógłby być przypał. Stary, ale to jest easy, łatwa droga, proszę bardzo. Naprawdę? Na tej drodze nie będzie niczego takiego, co moglibyśmy się, czego moglibyśmy się bać? Co się stało? No, coś wybuchło, nie wiem, co to było. Wo! Tak, stary, bo jak oni biegli, chyba to się właśnie gejzery wybuchały, coś takiego, no nie wiem. Tak, było, ej, zarąbiste. I do góry! To ostatni, ten lamus! Co, lamus? Lecę! Jestem pierwszy! Właśnie widzę, ty wiewiórka wytrenowany w bieganiu po te orzeszki. O! Jest coś. Co jest? Płyta orzeszek. Muzyczna! Orzeszek! Już mam taki jeden. Już mamy kolejny. Far! Ej, jeszcze jedna, ja chcę ją! Jestem! Elitry! Nie mam pytań! Mikstura skoku! Też nie mam pytań, biorę to. Mikstura powolnego opadania. No i to mi się podoba. Weź sobie, stary. Zobacz, jakie mam skrzydełka. Na koniec świata jeszcze dalej! Sid latający! Lemur! Czy ten? Leniwiec. Dobra, tu Maniek był, okej. Dobra, Mieciu, chodźmy na samą górę może, co? I z samej góry sobie zlecimy, co ty na to? Okej, hop! Dobra, jestem. No dobra, jest ten statek. Nie, zginąłem! Co ty zrobiłeś? Nie umiem używać tej elitry. Brawo! Nie, no tragedia. Dobra, to ja tam podlecę. Woohoo! Ale zostaw moje itemy. Ta. Stary.
Chciałem. Masz wiewiór, elytrę? Mam jedną. No dobra. Dobra. A ile chciałeś ich mieć? No bo nie mam mojego miecza żelaznego, wszystko zostało na dole, ale trudno, no. No trudno już, no trzeba było się nie rozsypywać. Dobra, taki mądry jesteś. O, stary! Jaskinia! O kurde! Woo! Tu jeszcze nie byłem, ale leciałem od razu na pełnej! Jestem w środku! O kurde. Zamarznięte wiewiórki. O jest! To ja! To ja! Wychodźcie na zewnątrz! Nie bójcie się! Już was ratuję! Halo, wiewiórki. Macie orzeszki? Pokaż. Ona jest jakaś, wiesz co, nie teges. Nieśmiertelna czy coś? Ale bo to są wiewiórki takie pokazowe. Zostaw je, ci coś powiedziałem na temat moich ziomków. No dzieci, dobra. Gdzie, żem ci sida uderzał? No jeszcze nie. O, dobra, tu nic nie ma. Niechcący podeszła mi pod mieczek. Tu nic nie ma? A może trzeba wejść? Skąd wiesz, że nie? Nie, stary, bo to są takie pokazy. W bajce było tak samo. Że były właśnie takie legendy za lodem. Mhm, ja dobra. W ogóle nie umiesz w epokę lodowcową. Dobrze, ty wszystko umiesz robić. Ja zawsze wszystko umiem. Co jest? Coś jest. Wow, lecim tam. Czekaj, trzeba wypić miksturę powolnego spadania. Masz elytrę? Mam elytrę, ale gdzie masz tą miksturę powolnego spadania, masz? Mam. Ile masz ich? Jedną. To fajnie, mam miksturę skoku. Jestem dupny. Dobra, idę, idę tam. Dobra, leć wiewiór. Ale lecę powoli. Ja też powoli. Dobra. Na szczęście się udało wszystko zdobyć. To mi tu trzeba wsadzić, to na głowę. Elytra jest, ale gdzie jest mój mieczyk? A ty zdajesz sprawę w ogóle, stary, gdzie my jesteśmy? Nie zdaję sobie sprawy, bo nie mam mieczyka jeszcze. Skrzynka nowa. Burak, ziemniaczek, ananasik, jedzonko, jest dobrze. Stary, w epoce lodowcowej było właśnie takie zejście. Aha. Do świata dinozaurów. O kurde, nie gadaj, że tu będzie rudy. Dobra. Jest taka szansa. Walę od razu miksturę powolnego opadania! Miałem ją cały czas? Nie, no ty jesteś niepoważny. Nie wytrzymam. Nie wytrzymam, nie. Coś pięknego. Chodź, idziemy szukać rudego, bo ja muszę mu pierniczyć. Wow. Dobra, dobra. Wow. O stary. O stary. Ale tu jest czaduwa, nie? Stary, to była taka scena 1:1. Idealnie to odwzorowali. No, coś pięknego. Ale to w drugą stronę musimy iść, stary. Ale teraz tak powoli opadam, że nie mam pytań. Dobra. Tam jest chyba wyjście, tak mi się wydaje. I myk elytrą do góry. Kolejna skrzyneczka przede mną. Moja. Tak, ja mam tą miksturę niepotrzebnie wypitą. Co masz? Kusza! Kusza? Neterytowe buty! Co? Zobacz, jakie buciki. Dobra, będę miał kuszę na rudego. Ale czy łuk jest? Jest łuk, jest 9 strzał. Gdzie jest mój ten mieczyk żelazny? Nie mam. Stary, rudy jest. Jest ruda? Na sam start, jest, chodzi tam. Jest rudy, no. Bo to nie jest, to jest miły przyjaciel. Uważaj, bo ten na drzewie siedzi i chce ci na głowę skoczyć. Dobra, olejmy go, po prostu go nie dotykajmy. Dobra, rudy. Pyk, wryja ze słuku, pyk. Leży, ha! Nie, co? No. To był na pewno rudy? To był rudy, stary, 100%, milion. Ale dostał dwa liście, widzowie. Zostaw miszaka. Ja bym tu pochodził jeszcze. Dostał. A, bo może mój ten prymitywny łuk ma taki damage. Ej, może być taka szansa, że to jakiś neterowy jest, czy coś. Nie mogę sprawdzić w żaden sposób. Dobra, padacie, odejdź mi stąd. O kurde, ale ich tu jest. Leżysz. Wypad. Pa. Okej. Okay. Powiem tak, niczego tu więcej nie mogę znaleźć ciekawego. Rudy ubity. Misja zakończona sukcesem. Jaka jest kolejna? Kolejną misją jest odszukanie żony. To musimy zrobić. Mańka znaleźliśmy, Diego. Zaginiony statek był. Wielki meteoryt. I potwór kredowy. Stary. Więc musimy wychodzić na zewnątrz, bo tutaj już chyba wszystkie misje załatwiliśmy. Ale jeszcze bym ubił tylko jednego potwora. Zostaw go. Będzie żałował. Leży. O, jednak nie. Ale szybko. Ja jestem jakimś totalnym szefem, nie? Grając z tym seedem. Stary, my jesteśmy chyba w domu rodzinnym Mańka. Siema, Maniuś, widzę, już wróciłeś. Patrz, tu jest ta huśtawka, na której się brzoskwinka huśtała. Tak. Może tu żonę gdzieś znajdziesz. Żonkę jego? Halo, Mańkowa, czy jesteś gdzieś tutaj? O, no nie ma. Skrzynia, złote buty, łuk. Biorę wszystko, biorę. Co? Maniuś taki lucik miał? O, Maniuś miał tutaj. Kolejna skrzynia. Szklana butelka tylko wszędzie, super. Ja nie chcę. No, jeden ma pecha, drugi ma szczęście, wiesz jak jest, nie? No, na to wygląda. Dobra, musimy odnaleźć Diego. Stary, zobacz, przed nami jakieś drzewo. Ała, ała! Niewiółka!
Co to jest za drzewo? Czy to nie jest drzewo, gdzie są orzeszki właśnie? Ciasteczka! Ile orzeszków! Zarąbista sprawa! Ej, kroję! Jak najwięcej bierz! Ha, 29! Kto ma więcej? Kto wygrał? Dobra, no ja mam 33, haha. No, no. Stary, są jakieś potwory. Co to jest z przodu? Nie wiem, jajo. Ej, stary! Małe dinozaury jakieś takie były. Sid miał jakby dziecko z takim T-Rexem, nie wiem, czy kojarzysz. Tak, 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 było to coś jest, takiego, to jest jeden z tych młodych. Co ty gadasz? A można mu walnąć na przykład lepę? Można. Nie, pewnie matka gdzieś jest obok, to jest nienormalny. Myślisz? Będzie przypał? Nie, no jest matka. No i proszę, wykrakałem. Coś podniosłem z niego. A to? Ej, tu mam jakiegoś wariata. Chodź, chodź, chodź tu, Ryu. Puu, puu, puu. Leżysz. Łatwo z nim. Gdzie masz matkę? Tu jest, patrz, tu, tu, tu i od razu w prawo. Mama Dino. Siema, mama Dino. Puu. Ona jest miła, stary, ona jest miła. Myślisz? Idę na blisko. Dzień dobry. Ja Dzień dobry, mama Dino. Nie. Patrz, nic mi nie robi. Ona jest w porządku. Nie bije w takim razie, no kurde. Myślisz, że nic fajnego z niej nie spadnie? Ej, dobra, to jest... Namówiłeś mnie. Leży! No i nic. A. Kurde, no. Stary, jak namawiasz po raz kolejny rzeczy. Jest mi wstyd. No mam nadzieję, bo to twój głupi pomysł. Niechcący, niechcący. No ta... O, stary. Tu lecimy tam. Tu może być ten kredowy potwór. Może być. OMG. Raczej czy może być? Na pewno on tu będzie. Ale czaduwa. Nic takiego wow nie widzę. Musimy go odnaleźć przecież. Misja jest taka. Może on gdzieś będzie, wiesz, tam na mapie. Stary, one cię zabiją i jest bardzo dużo. Co ty robisz? Dam radę. Aha, okej. Okay. Ła, po trzy. Dostałem skarpura, jeden ma harpun. Szukaj, nurkuj. Bo on gdzieś tutaj musi być. No ja nic nie widzę. To jest ten skarpunem. Nie, za tobą! Nie! Co to jest? O! Tak! Stary, to jest on, ale mały! To są chyba one, tak! To jest jako dziecko! Chodź tutaj! Ej, dziecko też się liczy! Leży, tak! Dziecko się liczy, dziecko się liczy! Ja uważam, że się liczy. Dobra, wychodzimy. Do góry wchodźmy. Cyk, cyk. Wow! Tutaj musi coś być. Dobra, na prawo. Jaskinia. Chodź do środka. Oła! Uważaj! Wąsko! Ej, jest! Wow! To jest jaskinia z pierwszej części. Tak, stary. Ale bajer, ja pierdziu. Mega fajne. Tutaj Diego, co gania zwierzynę. Tutaj jest mamut, który jest atakowany przez ludzi. No chyba gdzieś obok tej jaskini, stary, właśnie powinien być Diego, mi się tak wydaje, jego całe stado. Tak, 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 gdzieś tutaj powinno być. Patrz, jest też twój orzecz! Jest mój orzecz! Ej, a gdzie jesteś ty? Byłeś ty namalowany. Zniszczyłem. No, ja też gdzieś muszę być. Ej, ej, uważaj, uważaj! Wow, oponent, oponent, tabie, oponent! Tabie. Kurde! Jeszcze się palę! Nie wytrzymam. Jak skiniesz, to cię puścikam, przysięgam. Padam. Dobra, żyję. Żyjesz. Udało ci się. Co jest? Głupi to masz szczęście. Też taka prawda. Prawda. Ognisko jesteś się spakował. Ludzie. Gdzie? A jestem! Zarąbiście wyglądam. 1:1, nie ma to co To nie gadać. Jest przypadek, że drugi raz jesteś gruby narysowany, no, stary. To nie jest przypadek. Okej, okay, znaleźliśmy przypadek. Kolejnego orzeszka, rozumiem. Tak, mam go, już popinąłem. Dobra, wychodzimy stąd, nie? Nic ciekawego więcej nie było. Stary, to są jakieś wzgórza. I tam mogą być te wilki. Znaczy wilki? Wilki, tygrysy, tygrysy, no dobra. No bo one takie zęby mają. Skrzynia. Jest. Stary, diamentowy hełm. No nie wierzę, kamienny kilo plus 3 obrażenia. Ale zarąbiste. A nie, myślałem, że coś jeszcze miało. Dobra, nieważne, głupi jestem. Patrz, to są te dwie góry. W pierwszej części Diego z Mańkiem odprowadzali dziecko do jej wioski. Jest pierwszy Diego, po prawej. Jest Diego! Siemano Diego! Stary brachu! Poczekaj, czy on będzie dobry? Czy to jest dobry Diego? Mogę na tobie jeździć czy coś? Halo, Diego, pokaż się! Diego! Uciekł. Zabiłeś Diego! Stary, to jest jako kot! Stary, pogniecie, jaki dźwięk śmieszny. O, jest i drugi Diego, to ci, którzy chcieli zrobić zasadzkę. Oddawaj dzieciaka! Gdzie jest Bobas? Gdzie jest Bobas? Dokładnie tak było. Dobra, i coś tu jest? Patrz, patrz, tu ślady gdzieś prowadzą. Faktycznie, to są ślady Dodo, gościu. No i co, tu się kończą. Jest maniura, ta. Tam u góry coś jest, tam do góry idziemy. Dobra, to go. Tu dalej, patrz, te ślady prowadzą do góry. Normalne tak. Ślady tu są. Czyli tu będą te, Dodo, daj. I o tego arbuza walczyć będą. Będzie fajnie, ja chcę to zobaczyć. Ja też chcę to zobaczyć. Jakby też chcecie to zobaczyć, łapka w górę, widzowie.
Wiem, że się przypominałem już kilka razy o te łapki, ale no kurczę, tryb jest mocny. Mega mocny i uwaga! O, stary! Nie! To jest stary statek tego kapitana Flaka! Nie gadaj, że będzie kapitan Flak tutaj. Tu możemy wylądować i... Puuu! Lecieć! Jest imaniek! Jest, jest! I skrzynka! O, orzeszek! Dziękuję. Jest ładnie. I pan Maniek, dzień dobry! Dzień dobry, maniura! Dobra, lecimy! Tam taratam tam tararam tam tarararam taratam tam taratam tam taratam tam taratarom. I mam kolejną skrzynkę. Param pam pam. Dębowa łódka. Ja chcę zobaczyć, jak się tym pływa, stary. Skakujesz? Do kapitana Sina? Dawaj, dawaj, dawaj. Jestem. Taram tam tararam pam pam. Co jest grane? A, i co dalej? No, musimy chyba jeszcze meteory znaleźć, stary. A, dokładnie, dobra, to wyskakuj. Tu nie ma żartów. Nie ma żartów. Co nam zostało? Chyba tylko meteory zniszczyć, nie? Pokonaliśmy potwora, zaginiony statek był, Maniek, żona, a żony jeszcze nie znalazłem! Moja żona, ja z nią byłem w bajce na randce na bagnie, pamiętasz? Dobra. Trzeba odszukać bagno. Ogarniemy. Co tu się pali? Coś się kopci. Coś się tutaj puli, no. Okej. Jest ją. O, byku. No to let's go. Wow, 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 to jest twoja kobieta! Kobieta twoja! To moja kobieta? Znaczy, no, ty byłeś w niej zakochany i w ogóle. Aaa, dzień dobry pani. Miłosne chwile. Czy pani chce ze mną czymś zamienić? Ej, słuchaj, Szaku, ja muszę ją jakoś poderwać, nie mamy węgla. Potrzebujemy 15 węgla albo... Tak, no węgla potrzebujemy 15, masz? Czekaj, ja z nią zagadam, weź ją zostaw. Ja no weź, może ty, może coś tego z nią zagadaj. Siemano, witam, witam. Ej, nie podrywaj mnie tylko jej tam, bo to jest jedyna samica w okolicy, zobacz, jaka piękna gość. Dobra, dobra, węgiel, węgiel. Ona już welon ma na głowie. Nie da się jej przekonać, węgiel. Dobra, to wrócimy do niej, ale lećmy pierw do jajca, bo pewnie we jajcach będą węgle. W jajcach wo, 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 wo. Tak, ale jak tam do niego wejść? Czekaj, szukajmy jakiegoś wejścia. Jest tu! Chodź! Gdzie? Gdzie? Dzień dobry! Okej. Okay. Ej, ciek... Wow! O, brachuj, skrzynka, czekaj! O kurcze, miotna mikstura powolnego opadania. Jest węgiel, coś pięknego. Czekaj, czekaj, bo tam będę wyrywał ją, tak, na ten węgiel. Stary, jak ja miotam. Nic nie miotaj we mnie. Miotłem powolne opadanie dla ciebie, nie dostałeś czy nie? No dostałem coś, no. Dobra, lekki jak piórko, let's go. Powiedz, ile to twoja baba węgla chciała. 15, ależ tu jest pięknie. Stary, to jest ta kraina, gdzie wszystko było mlekiem i miodem płynące? Tak, 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 to było to. Ej, konie, jednorożce! Jak jednorożce? Na mnie jednorożce są. Wow, faktycznie! Skąd one? One tu były? No, bynajmniej teraz są. Okej, okay. Czy z nich coś wypada? A nie, to zwykłe konie, to nie bijemy ich. A wypad mnie stąd, pomocy, ryby! Pomocy, pomocy, bo ja mało życia mam. Dobra, wypadają, wypadają, leje. Padły. Dobra, nice. To są zamrożone piranie, nie? Tak, tak, no. Dobrze, że zamrożone. Mniejsze krzywdy robią. Stary, mam dla ciebie prezent. Oka. Jest i węgiel, tak jest. Masz 16, już ci dałem. Nazbierałem. Gdzie na? Lecimy ją poderwać! Gdzie ta moja foka? Widzę czeka ją! Czeka na ciebie. Lecę do ciebie, kochanie! Poderwać cię! Idę jako trzecie koło uwozu, siema! Siemano, patrz. Ona już mi się chce oświadczyć, daje mi diamencik. Jeju! Tak jest! A ja dla ciebie, skarbie, mam też diamenta! Tylko że nie mam już innych rzeczy, żeby ci wręczyć. Ale i tak uważam, że jesteś moją ząbką. Jeśli ktoś ma coś przeciwko, niech powie teraz, albo zamilknie na wieki. Tak jest. Jeżeli my nie będziemy razem, to ja w miłość już nigdy nie uwierzę.